Rzeczywiście anomalia pogodowe piątkowej nocy porwało to, że na śląskich drogach są utrudnienia, natomiast przy tak obfitym opadzie śniegu trzeba się liczyć z tymi utrudnieniami. No niestety również na tych głównych kociołach komunikacyjnych z racji tego widzimy, że chociażby na autostradzie doszło do zdarzenia z ciężarówką. Tutaj na pewno zawiódł jakby aspekt przewidywania tego, co się może stać. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili jazda z prędkością dopuszczalną może nie być jazdą bezpieczną z racji tego, że jest ślisko, tak więc częstokroć naprawdę żółwim tempem, ale chcąc dojechać, niestety tak musimy się przemieszczać do momentu, aż drogowcy nie usuną śniegu czy też błota pośniegowego z jezdni. Jeżeli chodzi o porównując soboty do normalnych sobot, czyli wtedy, kiedy ta pogoda jednak jest ciut lepsza i warunki są łatwiejsze, tych zdarzeń jest mniej, na chwilę obecną prawie 80 zdarzeń to ciut więcej, natomiast wszystko jakby można powiedzieć, że jest na zasadzie kolizji, tak więc nie odnotowujemy wypadków. Jeden wypadek, gdzie rzeczywiście człowiek ucierpiał, poza tym drobne stłuczki, tak więc tylko i wyłącznie szkody materialne.